Dzień dobry wieczór, jest 19 dzień czerwca, do końca roku pozostało 195 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Bonifacy, Michalina oraz Romuald. Wszystkiego najlepszego dla Was. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1669. Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski. Kandydaturę Michała Korybuta do polskiego tronu wysunął biskup chełmiński i podkanclerz koronny Andrzej Olszowski. Był kandydatem rzesz szlacheckich, dla których niebogaty i niedoświadczony książę nie mógł stanowić zagrożenia dla złotej wolności. Zaraz po jego wyborze profrancuskie stronnictwo magnackie z prymasem Mikołajem Prażmowskim i hetmanem wielkim koronnym Janem Sobieskim przeszło do opozycji, planując unieważnienie elekcji, a później nawet detronizację Michała. Został wybrany na króla na sejmie elekcyjnym 19 czerwca 1669 roku. Oprócz niego było czterech kandydatów innych narodowości, lecz po złych doświadczeniach z obcymi monarchami szlachta gremialnie głosowała na Piasta wbrew zamiarom magnatów. Uzyskał on 11 271 głosów elektorskich szlachty. 6 lipca elekt przysiągł pacta konwenta. Koronowany został 29 września 1669 roku w Krakowie. Rok 1967. Podczas przemówienia na Kongresie Związków Zawodowych w Warszawie Władysław Gomułka nazwał Żydów mieszkających w Polsce piątą kolumną. Określenie piąta kolumna narodziło się w czasie hiszpańskiej wojny domowej, ale jego dokładne pochodzenie jest nieznane. Według najbardziej rozpowszechnianej teorii miał go użyć po raz pierwszy jeden z przywódców rebeliantów generała Molla. W przemówieniu radiowym miał stwierdzić, że gdy czwarte kolumny wojsk nacjonalistów posuwają się na Madryt, to piąta kolumna czeka w mieście na sygnał do powstania. Wersję taką ogłosiła 3 października 1936 roku w komunistycznym dzienniku Mundo Obrero partyjna propagandistka Dolores Ibaruri. Wtedy też określenie piąta kolumna pojawiło się publicznie po raz pierwszy. Natychmiast podjęła je cała prasa republikańska, a za nią również media zagraniczne. Domniemane przemówienie Molli nigdy nie zostało zidentyfikowane przez historyków. Konkurencyjna, jednak znacznie mniej popularna teoria sugeruje, że określenie piąta kolumna zostało ukute i kłamliwie przypisane nacjonalistom przez republikańską propagandę. Miało tak się stać albo w celu podniesienia własnego morale, albo w celu usprawiedliwienia fali terroru i represji skierowanej przeciw domniemanym wrogom republiki. Jako argument przytacza się fakt, że 30 września 1936 niemiecki Charge d'Affaires w Alicante w tajnym telegramie do Berlina pisał, że w strefie republikańskiej rozpowszechniane jest domniemane stwierdzenie generała Franco o treści identycznej jak ta w 3 dni po tym przypisana przez Ibaruri generałowi Molla. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 1674. Zwycięstwo wojsk moskiewskich nad kozakami w bitwie pod Śmiałą. Starcie zbrojne, które miało miejsce dnia 19 czerwca 1674 roku w trakcie walk moskiewsko-kozackich. Po porażkach z Moskwą w pierwszej połowie 1674 roku, późną wiosną tego samego roku Piotrowi Dorożczańce przyszły z pomocą wojska tatarskie pod wodzą Dżembetgareja. Dzięki tej pomocy Doroszenko przeszedł do kontrofensywy, odzyskując w krótkim czasie Kaniów i Korsuń oraz obległ Czerkasy. Latem wojska rosyjskie podjęły kolejne działania i w dniu 19 czerwca 1674 roku w bitwie nad rzeką Tałszyk pod Śmiałą rozbiły wojska kozacko-tatarskie pod wodzą Andrzeja Doroszenki. Ranny Andrzej zbiegł do Czechrynia. Prawobrzeżna Ukrainie ponownie dostała się pod panowanie moskiewskie. Rok 1956. W ramach operacji Mozaik Wielka Brytania przeprowadziła nad australijskim archipelagiem Montebello drugą atmosferyczną próbę atomową. Seria 2 atmosferycznych testów nuklearnych przeprowadzonych przez Wielką Brytanię na archipelagu wysp Montebello, położonych u północno-zachodnich wybrzeży Australii.
Testy zostały przeprowadzone w maju i w czerwcu 1956 roku. Operacja Mozaik została wcześniej poprzedzona testami prowadzonymi w trakcie dwóch innych operacji. Totem w 1953 i Buffalo w 1956, które odbyły się w stanie Australia Południowa. W trakcie drugiej próby nuklearnej siła ładunku wyniosła 98 kiloton i była to największa siła ładunku testowanego w trakcie prób prowadzonych na terytorium Australii. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek Kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkie i narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.